piosenki może, potańczymy, bo my się chcemy bawić. Jesteśmy wszyscy młodzi, chcemy żyć w pięknym kraju, chcemy się bawić, chcemy żyć normalnie, a ten tam nam tego zabrania, odbiera nam wolność. Wcześniej pochwaliłam panów policjantów, bo już zrobili blokadę. Nas jest więcej, panowie, my chcemy po prostu normalnie, spokojnie przejść. Puśćcie nas! 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 Uwaga, uwaga! To jest legalne zgromadzenie! Puśćcie nas! Puśćcie nas! Puśćcie nas! Uwaga, uwaga! To obywateli! Uwaga, uwaga! To obywateli! Uwaga, uwaga! To obywateli! Uwaga, uwaga! To obywateli! Obowiązkiem jest ochrona zgromadzenia legalnego i pokojowego. Zmawia pan dumnego marszem, który jest przestępcą. Nie stawajcie pod stronę. W miejscu do opuszczenia tego miejsca i nie blokowania jezdni. Proszę o zejście z jezdni. Jeden funkcjonariusz stwierdził dzisiaj, gdy go zapytałem, czy będziecie łamać ręce, sierżancie, że może mi rękę połamać. Co na to pan powie? Nie wstyd panu? No właśnie wstyd. Nie wstyd panu? Jak zomowcy się zachowujecie. Panowie policjanci, suweren przemawia. Podstawa prawna do blokowania ulicy. Bez sensu. Po co tu stoicie? Dlaczego panu... Komu służycie? Komu służycie? Zdejmij orła! Zdejmij kaczkę! Zdejmij orła! Zdejmij kaczkę! Thank you.
Białka prawdopodobnie nóż. Tak, to tak twierdzi o policjanci, że miał nóż. Ja pytałem się uczestników, gdzieś mi koło niego. Pytałem się tych uczestników koło niego, pytałem się obserwatorów, nikt u niego noża nie widział. A panowie policjanci w podkórce widzieli u niego nóż. To zawodzi? Waszym zgromadzenie jest nielegalne. Zbiegowisko. Bierzecie udział w nielegalnym zbiegowisku. To mamy kamery, możemy pożyczyć. Tak, mamy kamery, nagrywamy. Teraz mamy kamery. Prawda, co ją co wy policji nie widzieliście? To jest milicja. To są owczarki Kaczyńskiego. Dobra. Możecie się... Owczarki za grubo. Są hundelki takie malutkie. Mieszane, wymieszane. Maltańczyki. Dobra. Generalnie tutaj sobie radzą. Ale kobietom to się dziwię. Jesteście straszne. Nie życzę wam złego. Odmeldowujemy się na Żoliborz. Tam jest stan oblężenia. Musi być wspomóc. O tutaj dają radę. To chłopaki sobie chyba dadzą radę. Dadzą radę, bo to są same dziewczyny. Tak, dłuższe mają. Zobacz. Karol, staj normalnie. Arka zasłaniasz. Właśnie, żeby to tych musieli.